Hej kochani, dziś chciałabym zaprosić Was na challenge. Jest tutaj wszystko na biało. Mamy białą ścianę, nie mam tym razem czarnego tła. I mam białą sukienkę, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widać na mojej twarzy. Słuchajcie, dzisiejszy challenge jest zainspirowany Niki Tutorials. Dziś rano zobaczyłam u niej taki challenge, makijaż kosmetykami dla dzieci, kids makeup. Wiecie, kids po angielsku znaczy i dzieci, małe dzieci, i kids, takie szkolne dzieci, taką gimbazę naszą i nastolatków. Tu nie chodzi o makijaż małych dzieci, bo wiadomo, że małe dzieci się nie malują. Ale w sklepach dla dzieci i w sklepach z gadżetami można znaleźć różnego rodzaju paletki i dziś taką paletkę właśnie mam. Słuchajcie, specjalnie poszłam do Claire's, bo my tutaj w Holandii mamy właśnie sklep Claire's i Niki też robiła zakupy w Claire's i tak jak ona kupiłam kilka rzeczy. Nie tylko paletkę do makijażu, ale też puder, krem BB, rzęsy, też marki Claire's, paznokcie, ponieważ moje musiałam skrócić, niestety dwa się złamały, więc ściągnęłam hybrydy i dziś zrobimy sobie takie naklejane paznokcie. Dwa rodzaje pudru, także słuchajcie, myślę, że będzie ciekawie, zobaczymy jak się te kosmetyki sprawdzą. Mam już na oczach trochę tuszu i brwi mam zrobione, ponieważ nie mam tu kosmetyków do tego, ale myślę, że pozostałe bardzo fajnie będzie sprawdzić. I myślę, że zaczniemy od paznokci. W Claire's dostaniecie też paznokcie na mniejsze łapki, nie tylko dla dorosłych. Są takie paznokcie przyklejane dla mniejszych dziewczynek, myślę, że dla takich w podstawówce. Także możecie zajrzeć, jeżeli jesteście zainteresowani, nie wiem, na jakąś tam imprezę, czy na jakiś, nie wiem, sylwester, coś takiego. Jeżeli macie dzieci lub jesteście młodsi, chcecie sobie przykleić. Nie namawiam tu nikogo do makijażu, jeżeli chcecie zobaczyć, co sądzę o makijażu u młodych ludzi, to zostawiam Wam film na dole takiego vloga. Tu nie chodzi o to, żeby koniecznie namawiać do makijażu, ale o dobrą zabawę. I chciałabym zategować wszystkie YouTube'owe mamy, które mają córeczki, które na pewno mają w domu mnóstwo kosmetyków takich właśnie bardziej zabawkowych, a nie profesjonalnych, żeby zrobiły ten tak. Nie musicie oczywiście specjalnie kupować kosmetyków tak jak ja, bo ja chciałam właśnie zrobić taki mały challenge, ale na pewno coś u siebie znajdziecie. Tu dużo gadać. Zobaczmy, czy kosmetykami właśnie dla dzieci i młodzieży można zrobić fajny makijaż, czy nie. Zacznijmy od paznokci. Okej, co ja tu mam w zestawie? Już dawno nie przyklejałam sobie takich paznokci, mam tu różne rozmiary i mam takie coś do przyklejania, żeby nie pokleiły mi się palce. Mam tutaj klej i zaraz będziemy sprawdzać. Wybrałam sobie taki zestaw bardziej naturalny mimo wszystko, żeby to nie wyglądało jak... O, klej tutaj, o. Żeby to nie wyglądało, wiecie, jak jakieś kosmiczne paznokcie i w miarę krótkie, bo jak mówiłam, długich już niestety nie mam. Dajcie znać, jak byłyście młodsze, jak sobie robiłyście paznokcie, czy przyklejałyście sobie sztuczne, czy rodzice Wam nie pozwalali. Ja pamiętam jedną taką śmieszną sytuację, słuchajcie, że z koleżankami malowałyśmy sobie paznokcie korektorem i na tym malowałyśmy sobie takimi odblaskowymi różnymi markerami. Ej, spoko to wygląda, słuchajcie, nie widać w ogóle, że to jest sztuczny paznokieć, naprawdę mi się podoba. Wszystkie mi się wydają jakieś takie za duże w tym momencie. Pierwsza ręka gotowa, myślę, że teraz, żeby zrobić tak samo na drugiej, to po prostu muszę sobie szczytać numerki spod spodu i zobaczyć, tak żeby się powtórzyły. No dobra, paznokcie wydają się bardzo ładne, ale mam tu mały komentarz do Claire's. Słuchajcie, za mało było dużych rozmiarów, więc tutaj musiałam nakleić sobie rozmiar z kciuka. Po prostu zabrakło rozmiarów, bo nie wiem, zostało mi tylko kilka takich malutkich. Po prostu nie było tutaj wszystkich rozmiarów, tak jak normalnie w takich zestawach znajdujemy. Tutaj było za mało paznokci, nie powtarzały się rozmiary typu 3, 4, czyli takie średnie. Ogólnie uważam, że wyglądają bardzo dobrze, jeżeli chodzi o sam efekt na paznokciach. Wyglądają bardzo naturalnie, podobają mi się. No ale coś tutaj niestety im się nie udało z tymi rozmiarami. Jak widzicie, mam pewne niedoskonałości, które muszę zakryć. Mam tutaj BB Cream, chyba ten sam, który kupiła Niki Tutorials. W kolorze light i boję się, czy nie będzie za jasny. Podam Wam od razu cenę, jeżeli chodzi o paznokcie, bo tutaj też mamy polskie ceny, Claire mamy też w Polsce. Kosztuje to 31 zł, tutaj zapłaciłam 8 euro. Ale była tutaj promocja, że trzecia rzecz była za darmo, więc tak naprawdę zapłaciłam mniej niż na opakowaniu. Krem BB wygląda tak. Okej, okay. Naprawdę jasne. Nie ma zapachu. Aha, i w ogóle nie wziąłam żadnego pędzla, więc nakładamy palcami. O, masakra, jaki biały. Bardzo szybko zastyga, zrobił się taki dosyć pudrowy na twarzy. Troszeczkę dołożę sobie tutaj, żeby sobie zakryć niedoskonałość, ale jest strasznie jasny, taki wręcz wampirze biały. Za jasny dla mnie. Chyba się na skórę na moich powiekach, nie mam tutaj w ogóle dziś żadnego... No nie mam żadnego cienia, więc widzicie różnicę. Co do krycia, no to... Jak to krem BB. Dosyć słabe, zbyt białe. Jestem ciekawa, czy ten puder, który jest zarówno pudrem, korektorem i podkładem, zakryje mi niedoskonałości, czy nie. Ten puder kosztuje 25 zł, 5 euro tutaj.
Sorry, nie mogę. O, nie mogę, mogłam na ręku spróbować. No nie, to wyglądam teraz jak pizza. Wybacz, ale nie, nie nadajesz się do niczego. Do śmieci jedynie. Wracam do mojego w takim razie BB kremu. Nie był taki zły, jak się okazuje. O rety. Będę musiała zrobić te techniki, nałożyć kolejną warstwę. Boże, ile muszę warstw nałożyć, żeby cokolwiek przykryło. Żeby mam ładne paznokcie. Kochane nastolatki, jeżeli chcecie kupić sobie krem BB, wybierzcie prędzej drogeryjny niż ten. A tak w ogóle nie było innego koloru, dlatego wybrałam ten. Tak to bym wzięła medium, chociaż to też się mogło źle skończyć, tak jak z tamtym pudrem. Niedoskonałości dalej widać, ale nic. Upudruję się teraz pudrem. Wzięłam taki puder transparentny. On kosztuje 20 zł w Polsce. Faktycznie jest drobno zmielony i taki dosyć niewidoczny na skórze, prawie że. Może przypomina mi się, jak się malowałam, słuchajcie, w podstawówce. Był taki puder z Pierre René. Podobnie wyglądałam w sumie w podstawówce właśnie. Czas makijażu. No teraz wyglądam jak duch, pięknie. Może w zestawie znajdę coś, co mnie ubrązowi chociaż trochę. Póki co, kosmetyki są straszne. Ok, w zestawie, słuchajcie, mamy róże, mamy brązery. I tu mamy nasze akcesoria do makijażu. Może teraz ten róż, brązer i ten puder, może one będą troszeczkę lepsze. I użyję dołączonego pędzelka, skoro już mam pędzelek. O Boże, jaki straszny. Taki zabawkowy, wiecie, typowy pędzelek. Właśnie bywa w tanich paletach. Najpierw ten kolor, może taki bardziej w odcieniu mojej skóry. To jest kolor różowy. O Boże, jak to śmierdzi. To śmierdzi tanim kosmetykiem, takim wiecie, bazarowym. Dobrze, może troszeczkę chociaż ocieplę sobie tym skórę. Ja się sypię. No, trochę lepiej to wygląda, jak się ociepliłam. A nadal nie jest to mój kolor. Teraz trochę tego bronzera. Zobaczymy. W ogóle, dlaczego to się tak sypie? Może przez ten pędzelek. Bronzer jest świetny. Jest taki ceglasty. Czy do mojej białej skóry to w ogóle cudownie wygląda. I nam lepszych narzędzi używać. Ale kolory są, to są kolory, nie? Nie da się ich oszukać. Dobra, teraz pokażę się wam z bliska. Widzicie, jak to wszystko prześwituje pięknie. Trochę jeszcze tego różu, takiego bardziej różowego. Też nie wiem, i tak już jestem cała różowa, różowo-biała. I kolory takie neutralne, i kolory takie bardziej pastelowe i żywe. Może użyję tych żywych i mam tutaj takie zwykłe, standardowe pasynki. I teraz spróbuję sobie zrobić makijaż tymi cieniami. Zobaczymy, jak są napigmentowane. I pacynki, Boże, dawno nie używałam pacynek. Nieźle. W sensie pigment nie jest zły. Ale pacynka jest dosyć taka szorstka. Czuję się, jakbym się patykiem smarowała. No to może dziś zrobimy mocny róż. Powiem wam, że pigmentacja nie jest zła tych cieni. Naprawdę, póki co to jest chyba najlepsza rzecz. Naprawdę pigment mają niezły. Zastanawiam się, czy przed pędzlami istniało coś takiego jak blendowanie w ogóle. I czym pacynku się blendowało, już zupełnie tego nie pamiętam. A może się w ogóle nie blendowało. Zmienię pacynkę, bo ta już jest ubrudzona. Jakbym zmieniała pędzel. I teraz użyję takiego pięknego cienia. Zawsze mi się taki cień podobał. A te paznokcie naprawdę ładnie w kamerze wyglądają. No i na żywo też nie są złe. Cień taki niebiesko-fioletowy. Uwielbiam ten kolor na paznokcie. I użyję go na dole. Makijaż a la kucykpony. A w środku zrobimy sobie miętę. Nie mogę narzekać, słuchajcie. Pigmentacja jest całkiem w porządku. Nie będę tu ściemniać, jest ok. Teraz przykleję rzęsy. Mam tutaj 07 Sclairs. Mam nadzieję, że będą w miarę miękkie. Nie mam pojęcia, jak klej. Rzęsy kosztują 31 zł, więc są bardzo drogie. Były też dostępne takie bardziej profesjonalne w Sclairs. Były Eyelure, ale nie chciałam rzęs profesjonalnych. Chociaż nastolatki są teraz tak świadome, że prędzej pójdą do Rossmana i sobie kupił coś porządnego niż w Sclairs. No ale trzymamy się tego, że to jest makijaż taki bardziej właśnie dla jeszcze młodszych. Klej do rzęs w dziwnym opakowaniu, taki trochę jak tubka lekarska. Wow! Tylko nie na sukienkę. No rozmiar będzie chyba ok. Są dosyć sztywne. Są takie sztuczne. Teraz tak sobie pomyślałam, że mam tutaj taki brązowy cień. I może nim się spróbuję troszeczkę wykonturować. O! Tego koloru mi brakowało. Nie wiem, czy to polepsza sytuację. Pewnie nie. Dobra, próbuję przyklejać. O, muszę skrócić te rzęsy, są zbyt sztywne i zbyt długie. Podejście numer 2. W ogóle się nie chcą przykleić do mojej powieki, tylko się osadzają na rzęsach i nie chcą iść dalej. To są typowo chińskie tanie rzęsy, które powinny kosztować dolara, a nie 30 zł. Teraz to już jestem wkurzona, bo już nie da się nimi manewrować. Albo ten klej jest fatalny, albo te rzęsy.
Masakra. Nie, one się w ogóle nie chcą wyginać, słuchajcie. Dobra, sieć tak. Podejrzewam, że to jest kwestia tego kleju, który jest po prostu tragiczny. Mi się to całe odchodzi. Dobrze, powiem wam, że już nie mam siły walczyć z tymi rzęsami i niech sobie tak będą. Zaraz może jeszcze je trochę poprawię. Są to najgorsze rzęsy, jakie widziałam. No, są gorsze niż wszelkie chińskie rzęsy, bo tam się jeszcze trafiają czasem fajne, a tutaj te są sztywne, pasek jest sztywny, klej jest okropny i są drogie, więc wszystko jest na nie. Dobra, żeby nie było tak negatywnie, to teraz usta, bo do ust mam tutaj kilka kolorów, bardzo do siebie podobne różowe i tu jakieś błyszczyki, więc najpierw nałożymy szminkę. Mam tutaj dwa pędzeleczki w zestawie. I użyję sobie takiego pośredniego różu. Wszystkie są do siebie podobne. Zobaczymy, jak z pigmentacją tych kolorów. Już wiem chyba, do kogo powędruje ten zestaw, słuchajcie. Możecie zgadywać w komentarzach, kto dostanie ode mnie ten zestaw dziecięcy. Nawet ma niezły smak, ale czuję, jakbym się kuła tu patykiem. Taka farbka bardziej niż jakaś sensowna pomadka. I mamy tutaj dwa błyszczyki, słuchajcie. Teraz zobaczymy, jakie mają kolory. Czy to ma jakiś sens w ogóle? A, takie kolorki. No, dziecięce, no co ja tutaj wymagam. Tego jasnego w ogóle nie widać, więc użyjemy ciemniejszego. Mają oczywiście drobinę brokatu. Dobrze, usta jeszcze nie wyglądają źle. Kochani, podsumujmy ten makijaż. Najgorzej ze wszystkiego wypadły rzęsy, które są tragiczne. Nie kupujcie rzęs marki Klairs. Puder ten taki pomarańczowy. Nie wiem, po prostu dla kogo ten puder. Kto ma taki kolor pomarańczowy? Podkład też jest słaby, no ale to jest krem BB, więc wiecie, on ma być taki delikatny. Jestem naprawdę zaskoczona pigmentacją tej palety. Już się wprawdzie tutaj posypywała, ale kolory są dosyć wyraźne. Widzicie, na oczach ten makijaż jest widoczny, te kolory są spoko. Boże, te rzęsy są tak tragiczne. Wyglądam jak klaun, zaraz je ściągam. Teraz moje oczy wyglądają, jakby były krzywe. Kochani, mam nadzieję, że mój challenge wam się spodobał. Mój challenge z kosmetykami dla dzieci, make-up dla dzieci. Dajcie mi znać, co wam się najbardziej podobało. No i oczywiście taguję wszystkie dziewczyny tutaj na YouTubie, które mają córeczki, mają kosmetyki dziewczęce. Czekam, aż wy nagracie to wyzwanie i pokażecie, jak na was wyglądają kosmetyki dziecięce. Podobają mi się te paznokcie, jestem naprawdę na takie, jeżeli o nie chodzi. Ładnie tu wyglądają w kamerze, fajnie na paznokciach. Szkoda, że z tymi rozmiarami jest taki problem, ale tak ogólnie paznokcie i cienie były najfajniejsze, także zostawcie łapkę w górę dla challenge, piszcie mi na dole challenge, które mam zrobić, tylko błagam, nie te 100 warstw czegoś, bo nie wiem, jakoś to nie ma dla mnie sensu, już większy sens ma dla mnie testowanie paletek cieni niż nakładanie 100 warstw, w ogóle mnie przeraża, także piszcie mi swoje propozycje na challenge, podsyłajcie mi tutaj linki, zostawcie kciuki do góry, jeżeli lubicie challenge, jeżeli wam się podobało, no i widzimy się w kolejnym, pa pa!